to się mówi, opresja zimnego dnia. Opresja zimnego dnia. Będzie dobrze, bo oni w tej Polsce się muszą nauczyć, wiesz. No, przede wszystkim kultury demokracji, wiesz. Skąd to się bierze, to wszystko? Skąd to te pieniążki się biorą, bo wiesz. Każda by chciała być panią profesor, a tutaj ta pani profesor to w ogóle nie jest potrzebna. No, to jest typ tak zwanej pańki. Myli się, rani z dupę ma zawsze poszedł. Także nasze radio obrotowe, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, jest społecznie przydatne, jest edukacyjne i przedstawia, opisuje sytuację, taką głupią sytuację, że oni pamiętają ten komunizm, że im wszystko za darmo dawali. No właśnie, i chcieli kapitalizm, tak, i widzą przez to z czego, że mogą popatrzeć. A teraz państwo zobaczą, nie ma nic, bo tutaj Pongowski pięknie przedstawia na tym plakacie takiego człowieka. Właśnie to murzyn jakiś ma trzy ptaszki i z lampką szampana stoi, tak, czy wina białego. I to tak Pongowski bardzo znany. Ja wygrałam ten plakat, dostałam w prezencie, wylosowałam. Wszyscy byli zadowoleni. No. Pongowski. I rodzina była jego na wernisażu i wiesz, bardzo kulturalnie było. Rodzina była. I tak powinno być. Wiesio był ze Szwecji też, o, ze mną na wernisażu. No. Nauczyli się mieć wszystko za darmo. No niestety. No. A to jest brutalny XIX-wieczny kapitalizm. Z czasu szybów naftowych też takie wydanie. Ja ci coś powiem. Kapitalizm, wiesz, taki uładzony, nie. W Berlinie czy w Niemczech to jest tak, że dziecko wysyła się do zawodówki. I bardzo dobrze. Bo to musi utrzymać dom. Mój ojciec jak kończył tego studia, miał praktykę w Anglii, to zaczyna od poziomu robotnika. I kazał mu z tego, z jakiegoś złomu, to zbudować coś, co wiesz, było prototypem maszyny. No, no tak, bo inżynier a nic nie umie, wiesz. No właśnie, a teraz co? Skończy taki gnojek studia. No i w ogóle pojęcia nie ma. Słuchaj, ja ci coś powiem. Ja wszędzie byłam, wszystko widziałam. Byłam na Politechnice Białostockiej, miałam kolegę, który był po technikum ogrodniczym, a tam były, tam była, co to było, elektrotechnika, takie wiesz, no w ogóle wiesz, kosmiczne tematy. A po cholerę poszedł. Konkurs świadectw i wygrał. Tak jak i ja zresztą, konkurs. Miałam z polskiego czwórkę, same piątki, no to jak to? No ale nie każdy się nadaje do takich rzeczy. Jeden lubi to, lubi to. No, a że ja tam byłam jakiś czas, że tam nie zagrzałam, w tej Politechnice Białostockiej, ale ogromna Politechnika, że jako jest w stylu gierkowskim, czerwona cegła, rozbudowana. No coś, akademiki, dziesięciopiętrowe akademiki, człowieku. 10 akademików. Ty się wyobrażasz? Ja pamiętam, jak tam z tego uniwerek, to tu na Kickiego miał. Przecież dziewczyny, to przez wiadomo, że komu to przyznali, to przyznali, a reszta, no to przez waletowała, to przez okno dosłownie wchodzili, no. No tutaj są takie akademiki na Ochocie. Pineska. No tak, są tam przed placą tego, no. No, jak najbardziej, to jest to przedwojenne, tak zwany bratniak. No, bo proszę ciebie, ja chodziłam do Pineski, bo żeśmy tam zawsze ten Grzesio, co tam mieszkał, taki ze wsi, no to on miał kolegę, koleżankę, to żeśmy chodzili głosić. I ja z Ewangelią, i ja, i Grzesio. I on po prostu, wiesz, no i wiesz, i ci studenci tacy, wiesz, niby mądrzy, no ale jeżeli oczywiście chodzi o Pismo Święte, to nikt nic nigdy nie wiedział, o co tu chodzi. No
Ja mówię o papierze. Trzeba sprawdzać, czy ma czyste. I wiesz, no tak. I ten Grzesio taki szurnięty był, bo pionierem został, a że musiał 30 godzin miesięcznie wypracować, to... Dlaczego musiał? No bo to jest pionier pomocniczy, 30 godzin. Taki ma limit. Limit, a stały ma 60, a specjalny 90. Z tym, że pionier specjalny to jedzie tam, gdzie bracia każą. No dobrze, a jak on udokumentuje, że akurat telefon... No pisze sobie, no ile... Ale przecież może napisać sobie z sufitu na przykład. Właśnie, że nie napisze z sufitu, no, bo Świadkowie Jehowy to jest nowe społeczeństwo, nowa mentalność, nowa ziemia. On sam się wiesz. Nie ma czegoś takiego. Widzisz, u ciebie od razu już, żeby coś kogoś oszukać. No. No, ale wiesz, jak normalnie się robi, no nie. No tak, jak Mareczek, no. Oszukać, kłamać. No. I proszę ciebie, on ciągle gdzieś szedł na kawkę. Tam taka kawiarenka była na tej filtrowej, znaczy. Ja mówię, Grzesiu... Jest na rogu taka właśnie, nie kawiarnia, tylko taki, a trochę lepsze niż Badmer. Ja mówię, Grzesiu, ty nigdy tych 30 godzin nie wypracujesz, bo ty tylko do tej kawiarenki chodzisz. No. Ty musisz do tych, masz teren, idź, chodź na ten teren. Ja też tak za bardzo nie lubiłam od domu do domu głosić, bo to... Człowiek... Ludzie mogli drzwi przed nocą zamknąć. No to chodzi. Człowiek spięty cały czas musiał być przygotowany, notatki. No były takie siostry sobie lekkie, to takie pozytywne, uśmiechnięte, no i bardzo dobrze. Ja miałam Białymstoku Dankę Wiśniewską a la Collins, tak żeśmy chodziły, to ona odstawiona, ja też tak musiałam być odstawiona i po prostu nas wszyscy ludzie słuchali. No ja uwielbiam Collins, ale baba ma charakter, no. Ja mówię, słuchaj Danka, jeszcze mało brakowało, żebyś nogę wstawiła tej babce w drzwi, ja mówię, zobacz, jak jej dałam. Patrz, jak jej dałam popalić, że babka była taka wściekła, że nie mogła tych drzwi zamknąć, bo czuła, że nie miała racji, to więc musiała rozmowa trwać. No ale wiesz, taka metoda siłowa. Oj. To też nikąd prowadzi. No i myśmy z Danką najlepiej poszłyśmy do takich dziewczyn, co z oazy. I też tak z tą duszą, też nie mogły udowodnić, że ta dusza nieśmiertelna i tak coś im się nie tego. Ja mówię, zobacz Danka, one biedne książki tu mają, jak rozmawiać ze Świadkami Jehowy. Nic, no takie są. Ci, którzy do oazy chodzą, to muszą mieć. I one potem uczą te katoliczki, jak rozmawiać poradzić ze Świadkami Jehowy. Tak, dobie strony, dobre tobie. A przecież ona wzięła tę broszurkę, bo się wściekła i zaczęła z tej broszurki czytać. A myśmy z Danką rozłożyły ją na łopatki i taka była rozmowa. No, no to dobrze. Danka Wiśniewska. Ale ta Danka Wiśniewska wspaniała. W ogóle ona taka kumperka była. Ona pracowała, proszę ciebie, jako w biurze księgowa. Łeb jak sklep, jak no, filmy. Tak, księgowa, no to wiesz. Filmy oglądałyśmy, to ona mówi tak, słuchaj, tam, tu się skończy ten film tak, a ten film się tak skończy. Ona wszystko wiedziała. No, wiesz, z logicznego punktu widzenia to wątek można przewidzieć, no chyba, że zaskakuje. No. Ja byłam na tym festiwalu filmu koreańskim, to był taki no bardzo ciekawy, lat 30. Ale słuchaj, tam było tyle wątków, że dosłownie tak. Jak matrioszka. No, wiesz, no. I wyjmujesz jedno, spodziewasz się czegoś, a tu następne jest inne, nieprawdopodobne. No, no. Więc właściwie to nawet finałem to no prawie każdy był zaskoczony, tak? Właśnie. Młodził zarost reżyser inteligentnie. No to jest rzadkość. Się śmiali z tych ruskich, a proszę bardzo, a ruskie są bardzo inteligentne. Ja tu pamiętam tylko przez lata te filmy, bo jedny to był Londyn. Tak. Na początku był. Hala to Londyn. Ona czarna, on Londyn. Na końcu już leciał do zwycięstwa. No. Tak. Trzeba się przyobieć. Niestety był pan Londyn. Także radio Conchita. Radio Conchita, proszę Państwa.
czas użył tych zwrotów, bo to wyjątkowo, znaczy, jako pierwszy był oryginalny, natomiast jak ktoś zaczął to po tym autorze tych zwrotów powtarzać, no to już tego waloru oryginalności nie ma, natomiast to jest, no, słabe jest po prostu, a mnie jeszcze bardziej denerwują błędy takie, które są jednocześnie błędami i językowymi, i też logicznymi. No, mówię tak, tutaj jako taki flagowy przykład w rozmowach z kolegami, którzy, zwłaszcza dziennikarzami telewizyjnymi, którzy, no bo najczęściej się jednak słucha komentarza telewizyjnego niż radiowego, przepraszam. Zwrot strzał z najbliższej odległości. No ja dostaję, no przepraszam, ale cholera mnie bierze, bo dla jednego komentatora strzałem z najbliższej odległości strzał z 3 metrów, dla innego z 5. Gdyby już podejść do tego czysto logicznie, no to powinien być strzał z linii bramkowej. Już pomijam to oczywiście błąd językowy, no bo odległość możemy mieć największą, najmniejszą, ale niekoniecznie najbliższą. Tak, i tych perełek na pewno jest dużo. Będziemy o tych przykładach i perełkach na pewno jeszcze mówić, ale to też pewnie... Mam nadzieję, że się przygotowali, bo w głowie nie mam. Wynika to pewnie też z tego, że mamy coraz więcej jednak transmisji z różnych wydarzeń. Jednak ciągle jest walka o prawa chociażby telewizyjne. Kiedyś jednak tego było mniej. Może też była większa kontrola, bo mieliśmy doskonałych oczywiście sprawozdawców radia, telewizji, ale byli to moim zdaniem też bardziej wyszkoleni ludzie, bo sam zauważasz, że za popularnym sitkiem, jak to się też weszło i często mówi, siadają byli sportowcy. I tak, z jednej strony są świetnie przygotowani, wykształceni. No musimy powiedzieć, że mamy wielu świetnych sportowców przygotowanych do pełnienia różnych roli w życiu, ale niekoniecznie dobrze spisują się mówiąc do mikrofonu. Tak chociażby było przed laty, jak zaczynał legendarny Wojciech Trojanowski. Próbowali różnych ludzi, byłych sportowców i w końcu pan Wojciech, były sportowiec, były biegacz, nie wytrzymał i powiedział: dajcie mi mikrofon, ja będę o tym opowiadał. No, to już nawet nie jest moda, to już taki kanon komentowania w tej chwili, że zawodowy dziennikarz jest wsparty ekspertem w danej dyscyplinie sportu i dopóki panowie nie mylą swoich ról, to wszystko jest w porządku. Ja się nie czepiam na blogu byłych piłkarzy, no bo najczęściej jednak piszę o komentatorach piłkarskich, że oni popełniają błędy, tylko raczej o tych zawodowych dziennikarzach. No, najgłupiej wychodzą wtedy, kiedy zamieniają się rolami, jak wspomniałem. Jeżeli ekspert, czyli były piłkarz, próbuje być oryginalny językowo na siłę, a dziennikarz się próbuje być mądrzejszy od piłkarza, mimo że sam może te piłki nigdy w życiu nie kopnął prosto. To wychodzi najgorzej wtedy. I to, tego takich, a ponieważ ja jestem fanem piłki nożnej, więc jak ja oglądam te mecze, to skoncentruję się raczej na tej warstwie werbalnej. I to stąd może taki mój, ostatnio przeczytałem na Twitterze zarzut, że jestem zbyt krytyczny. No, może, nie przeczę, natomiast o tym nie powiedziałeś, a uważam, że należy na to zwrócić uwagę. Ja na swoim blogu nie podaję nazwisk osób, o których teksty czy wypowiedzi krytykuję, bo to nie o to chodzi, żeby czepiać się człowieka. Może to taka trochę Don Quixoteria, ale no, ja mam wrażenie, że w jakiś sposób próbuję walczyć z tymi błędami, które powtarzane po wielokroć w medium, które jest poza internetem, ale telewizja wygrywa z prasą, wygrywa z radiem i ty jako radiowiec, ja jako dziennikarz prasowy, no tego nie cofniemy, nie odwrócimy. Młodzież się uczy języka właśnie oglądając telewizję i jeżeli usłyszy taki błąd powtarzany z pełnym przekonaniem przez redaktora A, redaktora X, redaktora Y, to taki młodyczek uzna taką formę za normę. Potem będzie szczerze zdziwiony, jeżeli nauczyciel, a inna sprawa, że nauczyciele wcale dużo lepiej nie mówią, bo też znam takie przykłady. No, trudno będzie wytłumaczyć 15 czy 16-latkowi zakochanemu w sporcie, że jednak chorągiewki się nie podnosi do góry, tylko po prostu się podnosi. Poruszyłeś bardzo istotną rolę, bo często młodzi ludzie, którzy marzą o pracy komentatora, sprawozdawcy, czy komentator w telewizji, no, sprawozdawca w radiu, oglądają mnóstwo transmisji. I rzeczywiście wtedy chłoną wydarzenia sportowe. Chodź. Czytać. To nie życzę.
To jest tak jak z językiem obcym. Języka obcego nie używamy na co dzień, nie czytamy gazet, nie oglądamy telewizji, to zapamiętujemy, to nasz zasób słów się kończy. Tak samo jest z językiem polskim, niestety. Którą dyscyplinę jakoś najczęściej czy słuchasz, gdzie znajdujesz najwięcej przykładów? Bo także niestety nie będzie wiosny, nie będzie. Jest liderem, bo piłka nożna koluje na całym świecie, ze świata nie zmieniło. Jest to najważniejszy sport, najbardziej pożądany. Skoro mam być złośliwy, to będę złośliwy. Powiem, że taki mam prywatny ranking o walce o tytuł najgorszego komentatora. Dlatego mam możliwość słuchać, bo nie wszystkie programy, które są kodowane, nie wszystkie wybieram. Tylko konkurencja jest bardzo zażarta, natomiast to w czołówce są na 9 komentatorów piłki nożnej, już nie ma co oszukiwać. Może dlatego, że ich jest najwięcej, oczywiście to jest inna sprawa, ale też mam wrażenie, że przygotowanie takie, bo ja nie mówię o merytorycznym przygotowaniu, bo właśnie teraz o piłce wiedzą wszystko, mówią, śpią z padami, z pamięci. Tutaj na pewno się niczego zarzuci się da, natomiast jeżeli słyszę, to też jeden z moich ulubionych przykładów. Bramka padła na siedząco. Zamykam oczy, sam sobie to wyobrażam. Ale trzeba o takich błędach mówić. Ja pamiętam swoje początki pracy dziennikarskiej. Akurat pamiętam taką relację lokalną, gdzie piłkarze Pogoni Szczecin były zaraz po studiach i były prezes Radia Szczecin w tych dawnych czasach. Wezwał mnie do siebie i powiedział: panie Czarku, nie ma wyrzutów z autu, tylko są wrzuty z autu, bo wyrzuty mogą być sumienia i wystarczy nieraz raz powiedzieć, zwrócić uwagę i taki dziennikarz, sprawozdawca powinien zapamiętać. Żeby miał wątpliwości, jak jestem polonistą, to jestem raczej amatorem pod tym względem, bo może jak piszę, przygotowuję pisania tego bloga, to za każdym razem, co napiszę przyimek, zaimek, czy jakikolwiek inny zwrot gramatyczny, sprawdzam, żebym się nie pomylił, bo przecież ja się pomylił w tym momencie, na pewno zjedł i to bez zakąszenia. Natomiast też mi się zdarzają błędy i też w sposób, w jaki mi na jeden błąd zwrócono uwagę, to zrobiła Zuzia, którą znasz, ja już nie powiem, a już na pewno przyjmę, że coś jest w cudzysłowie. Użyła przykładu, który to też droga, jaki ten przykład przebył, to też jest zabawne, bo doszedłem do tego, że jako pierwszy chyba użył tego, tej metafory, przepraszam, profesor Miodek. Prawdopodobnie nauczycielka Zuzi tego gdzieś tam wyczytała, wysłuchała, zwróciła uwagę komuś w klasie, że nie powinniśmy mówić w cudzysłowie, bo nie mówimy w dupiu. To rzeczywiście oryginalny przykład i takich przykładów na pewno masz sporo. Nie, akurat tak zabawnie nie, natomiast najbardziej rażące są te błędy, które popełniają już nawet nie tylko dziennikarze sportowi, ale w ogóle, bo kilka odcinków bloga poświęciłem też programom informacyjnym i w telewizji, i w radiu. I to są tak błędy, które te wszystkie 2016, tego jest takie mnóstwo, że w zasadzie można byłoby, ja się nie wiem, może ktoś już nawet chyba można się tego doktorować, habilitować pewnie z samych błędów, ja nie mówię już o innych aspektach języka, ale... Ale na bazie tego bloga możesz rzeczywiście jakąś rozprawę napisać. No, z tego co wiem, to już jeden młody człowiek będzie pisał pracę licencjacką. Ale sprawia ci to dużo satysfakcji. Znaczy tak i nie, wiesz, bo ja bym wolał, żeby nie mieć jakby pretekstu tego pisania tego bloga. Wolałbym, żeby oni jednak strzelali z normalnej odległości, a nie najbliższej. Ja zawsze uśmiecham się, jak słyszę, że ktoś dobrze stoi na nogach, na przykład. No, można usłyszeć, że ktoś kogoś kopnął nogą, prawda, albo to też to jest urocze, wręcz chyba komentator piłki ręcznej był uprzejmy zauważyć, że któryś zawodnik zdobył bramkę swoją lewą ręką. Więc od razu nie próbowałem wyobrazić, jak zdobywa bramkę ręką przeciwnika lub partnera. No jakoś brakuje mi wyobraźni. Ale wiesz, że są też emocje i moim zdaniem... Tak, emocjami, to wtedy mamy... Kilka razy zdarzyło się, wiedząc doskonale, że nie mogę tak powiedzieć, ale gdy opisywałem jakąś wielkopomną chwilę z udziałem polskiego sportowca, czy na igrzyskach olimpijskich, czy
jest różnica między popełnieniem takiego błędu właśnie podczas opowiadania o wielkim sukcesie polskiego sportu, jakim są niewątpliwie medale olimpijskie, a to troszeczkę co innego, kiedy opowiadamy o meczu ligowym, których w każdej kolejce jest 8, tych kolejek jest 37 i no, poziom emocji jest zdecydowanie inny. Tutaj chyba łatwiej panować nad tym, co się mówi. Zwłaszcza, że te co drugi mecz się nie da oglądać, więc mógłby się komentator skupić przynajmniej na formie, a nie na treści. Ale ważne jest też to, bo kiedy zastanawiałem się nad tym, no, i dostałem odpowiedź, bo wielokrotnie widzimy, że w telewizji BBC na przykład Gary Lineker, który prowadzi sam swój mecze tenisowe, potrafili robić panowie Conor z Henman Petrzej, trzech tenisistów. Petrzej najmniej znany, ale wiem, że oni byli szkoleni, że BBC akurat szkoliła i wówczas rzeczywiście trzech zawodowych graczy siadało i opowiadało. A tu próbujesz mnie wepchnąć na zupełnie inne pole, bo to jest jakby, to dotyczy jakby polityki personalnej, zależy jak stacja sobie widzi ustawy, takie transmisje, bo ja no, słuchając polskiej telewizji, tutaj nie jest to żadna nazwa, mówię o Batechów, oby te słowa małą literą, niewielką. W polskiej telewizji wolałbym nie słyszeć dwóch piłkarzy jednocześnie. Jeszcze, mimo wszystko jeszcze, bo być może jest oczywiście kilku takich, którzy mówią naprawdę bardzo poprawnie. Nawet ostatnio oglądałem odmianę zagranicznego miasta, z którego była drużyna piłkarska. Piłkarz odmieniał ją prawidłowo, przyczynił się do dziennikarza, więc takie przykłady też się zdarzają. Natomiast no, mam wrażenie, że... Czyli widzisz, jest premiera i są bilety. Nie ma zaproszeń. Kierowniczka zaprosi znajome swoje. Na bankiet koleżanki. Nie ma. Tak, świat był kiedyś zupełnie inny, bo nie mieliśmy tylu zdobyczy. No oczywiście to jest banał, że powiem, że jest internet, że są programy telewizyjne. Czytało się książki i to na pewno wzbogacało. A więc niejako, bo powoli będziemy tę naszą rozmowę. Ja ci coś powiem. Mówią, że linia mycia też wina nie będzie na wernisaża. Wiesz, to przestajemy widzieć szerzej, dalej. Stajemy się no, krótkowzroczni, tak nie wiem, jak to użyć w porównaniu do słuchu, ale też no, słyszymy mniej i mówimy gorzej. Gdy zakładałeś tego bloga językowego, to też się zastanawiałem, czy to nie wynika z jakiejś, no, że człowiek chce być złośliwy, albo zastanawiałem się, dlaczego to robisz, ale gdy poczytałem rzeczywiście twoje określenia, twoje wpisy, no często znamy się tyle lat, w dobrym tego słowa znaczeniu złośliwe, dowcipne, wytykające, ale rzeczywiście nie jest to, użyję nieładnego określenia, kopanie przeciwnika, tego, który mówi, a ty to wyłapujesz, opisujesz, tylko rzeczywiście zauważyłem, zwracasz uwagę na najbardziej kardynalne wynikające, no często musimy to powiedzieć, bo mówimy o różnych komentatorach, różnych transmisjach, o często ludziach nieprzygotowanych. Tak, i oni na dodatek ulegają modzie, bo też zaobserwowałem od pewnego czasu, że teraz wszystko się robi na czymś, na ambicji, na ryzyku, na piłkarze biegają na sprincie. Wszystko jest mega. Tak, no to już pewnie, natomiast no, używanie właśnie tak, jak mówię, wracanie, niedostrzeganie, jak język jest bogaty i wrzucanie wszystko pod na jedno kopyto, że tak powiem, według tego formatu, no to właśnie mnie zubaża. I też jedna z takich mód ostatnio, że komentatorzy mówią o stałym fragmentach, a ja bym chciał wiedzieć o odwróconym tego.
Do usłyszenia. Informacje dnia w skrócie. Jest 21.30. Adrian Lacenicka-Czaniecka, zapraszam. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy deklaracja rzymska ma silne znaczenie polityczne za sprawą zapisów mówiących o jedności Unii Europejskiej, które znalazły się w podpisanym przez 27 europejskich przywódców w dokumencie. Polski rząd zdecydował, że podpisze deklarację, jeśli zostaną w niej uwzględnione postulaty, które wcześniej zgłosił. Andrzej Duda podkreślił w TVP Info, że Polska ma prawo mówić o Unii Europejskiej jako jej równoprawny członek. Każdy rozsądny kraj w ramach Unii Europejskiej stara się o swoje. Oczywiście dążąc przy okazji do kompromisu. Swoje oznacza osiągnięcie swojego w drodze kompromisu z innymi krajami. Takie jest dążenie polskiego rządu dzisiaj. Ja to widzę ewidentnie i podpisanie deklaracji rzymskiej to pokazuje. Spotkanie w Rzymie odbyło się z okazji 60. rocznicy zawarcia traktatów rzymskich, które stanowiły zalążek Unii. Od momentu wejścia w życie programu Rodzina 500+, skorzystało z niego 3 820 000 dzieci, mówiła podczas dzisiejszego Narodowego Kongresu Rodziny minister Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznaczyła, że program wpływa korzystnie na demografię. Przyczynił się też do zmniejszenia ubóstwa. Minister zaznaczyła, że nie sprawdziły się obawy, jakoby program Rodzina 500+, miał spowodować odpływ kobiet z rynku pracy, ani że pieniądze z tego programu będą marnotrawione. O roli rodziny, jej problemach i wyzwaniach dyskutowało dziś blisko 100 ekspertów. Białoruska milicja wypuściła na wolność część zatrzymanych uczestników opozycyjnej akcji protestacyjnej w Mińsku. Nadal nie wiadomo oficjalnie, ile osób zatrzymano. Niezależne media informują, że mogło ich być nawet kilkaset. Z posterunków wypuszczani są ludzie, którzy mogli być zatrzymani przypadkowo. Zwolniono też kilku dziennikarzy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 28 minut zostało do 22 w Polskim Radiu 24. Czas na reportaż. 2 lata temu do radia napisała studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Marta Szwonder. Chciałaby nagłośniono sprawę jej walki z NFZ-em, który odmawiał pokrycia kosztów operacji nóg. Zanim doszło do spotkania z autorką reportażu, Marta zmobilizowała różnych ludzi, by pomogli jej sfinansować operację w Stanach Zjednoczonych. Kilka miesięcy temu wróciła zza oceanu. Wbrew opiniom polskich specjalistów, operacja się udała i Marta samodzielnie chodzi. Spaliłam chodziki. To pierwsza wiadomość, jaka przyszła od niej po powrocie do Polski. Jak wygląda nowe życie Marty? Dlaczego warto walczyć o siebie? Skąd czerpać siły, kiedy nikt nie daje już szansy? Zapraszam do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Przez trudy do gwiazd. Ja byłam w ogóle zszokowana, bo ludzie jak na mnie patrzyli, płakali. Per asperat astra. Przez trudy do gwiazd. Miejmy nadzieję, że tak to będzie. No wiara przynosi góry. W 2015 roku do naszej redakcji przyszedł e-mail od studentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaintrygowało mnie, ilu ludzi wciągnęła w realizację swojego przedsięwzięcia. Marta zrobiła na mnie największe wrażenie, jeśli chodzi o upór, samozaparcie i konsekwencje. Katarzyna Ankudowicz, aktorka. Ja mam taką stronę, to się nazywa fan strona, gdzie się ludzie mogą ze mną skontaktować. No i właśnie Marta kiedyś wysłała jakąś tam wiadomość z prośbą bodajże o fanty na aukcję czy coś, przedstawiając swoją historię, żeby był jasny. Ja nigdy jej nie poznałam osobiście. Ja ją tylko znam z tego, jak ona do mnie pisze. Stało mi się to i to i robię to wszystko, co mogę, żeby odzyskać zdrowie. Są ludzie dluszcze, co zawsze będą chcieli się powiesić i błagają w tych mailach: o Błatko, o Boże, Błatko, mam nieszczęśliwe życie. Otóż taka informacja, każdy ma w jakiś sposób, każdy ma jakieś swoje kłopoty. I to nie jest powód, żebym ja swoimi kłopotami zalewała pół świata. Marta, to jest inwestycja po prostu. Wiesz, że jeżeli pomożesz jej, jeżeli dołożysz jakąś tam malutką cegiełkę do tego jego dużego wora, to ona za chwilę zacznie pomagać innym ludziom. Dostałam 10 tysięcy złotych? Wreszcie dostałam kasę. Słuchajcie, Marta... Pani Katarzyna Ankudowicz, która przekazała swoją wygraną dla moje leczenie. No to wspaniali ludzie, naprawdę wspaniali. Marta Szwonder, jest tutaj taka dziewczyna... Nasze polskie tutaj kabarety włączyły się w akcję pomagania. Nie włączyły się, tylko Marta same żeśmy do nich poszli. Tak. I oni też się to wkręcili. Toruń. Marzec 2015 roku. Pani cały czas chodzi z Marta, cały czas. Nawet jeżeli jest brzydka pogoda, korzystamy z biura osób niepełnosprawnych i ja również z Martą jadę. Kiedy Marta jest na wykładach, czekam,
i z powrotem wracamy. Nie zawsze tak było, byłam zupełnie osobą samodzielną. Mieszkałam na początku swoich studiów w akademiku. Samodzielnie chodziłam do tego stopnia, że nawet przetańczyłam swoją studniówkę. No ale potem jak stało się to, co się stało, to... Pomimo całej tutaj miłości do mamy, jednak bym chciała zacząć własne, samodzielne życie. Chciałabym nie być tak zależna od tego drugiego człowieka. Po prostu wolna. To jest Marty wymarzony uniwersytet i ona by z tego nigdy nie zrezygnowała, bo to jest katedra filologii klasycznej z tradycjami. Profesor, do którego idziemy, on jest opiekunem studenckiego teatru. I pierwszy on właśnie, to był sam początek, kiedy żeśmy zbierały pieniądze, wystawił sztukę dla nas. Spektakl, tak. A pozostali wykładowcy również pozytywnie reagują, kibicują. Stała puszka na wydziale. Duże, tak. Już, proszę bardzo. Nie będę już Mikołajczyk. Bardzo miło. Patrząc przez te 5 lat studiów Marty, można się było uczyć od niej bardzo dużo. Można się było uczyć właśnie pokory wobec życia, pokonywania własnych trudności, własnych problemów. Boli jedno, że młode życie ludzkie po prostu jest nic nie warte, bo trzeba własnymi siłami o to zabiegać, fundusz błagać, nie wiadomo kogo. Myślę, że teraz już to ukoronowanie będzie szczęśliwe i Marta mi smesa, jak ja to mówię, przyślę wtedy z Florydy. A potem przyjdzie na własnych nogach i będzie wszystko dobrze. Ta historia zaczęła się 28 lat temu. Odklejone łożysko, wcześnia, 6,5 miesiąca. Pięknie się chowała w inkubatorze, właściwie rokowała dobrze, no ale jakieś to wcześniactwo pozostawiło ślad w postaci spastyki kończyn dolnych. Po pierwszym zabiegu zaczęła samodzielnie chodzić, natomiast intelektualnie rozwijała się no, bardzo dobrze, bo na przykład w wieku 8 miesięcy mówiła, a w wieku 1,5 roku odróżniała kolory. Także z jednej strony walczyliśmy z tą stroną fizyczną, a z drugiej strony cały czas żeśmy się cieszyli, że nas tak pięknie rozwija psychicznie. Marta była naprawdę w dobrej formie. Chodziliśmy po górach, jeździliśmy nad morze, na piach, w piachu, nogi dobrze się rehabilitują. I naprawdę była w bardzo dobrej formie, 22 lata, kiedy właśnie zaproponował no, jej ten zabieg. W zasadzie mogła chodzić tak, jak chodziła. Nie był to chód bardzo zły. Kolana i stopy do środka, w rotacji wewnętrznej. No ale jak młodej dziewczynie powie się, że będziesz chodziła pięknie, będziesz chodziła lepiej, no to nawet nie ma o czym mówić. Pierwszy rok studiów i to właśnie ta operacja była po pierwszym roku studiów. Też nie widziałam powodu w ogóle, żeby z tej szansy, którą ktoś mi dał, żeby nie skorzystać, bo chyba każdy, który miałby szansę polepszenia swojego życia, skorzystałby z tego. Ta propozycja padła od twojego lekarza? Tak, od mojego lekarza, który mnie prowadził. Mózgowe porażenie dziecięce i te wszystkie wtórne zmiany operuje się, no tak powiedzmy, do wieku dorosłego i jeszcze trochę. Później takich zabiegów już się nie robi. Także to był taki chyba ostatni dzwonek, no takiego estetycznego wyrównania. No i też ostatni etap tego leczenia. I ostatni etap. Nic mi nie mówiono o żadnych konsekwencjach. Dostaliśmy zapewnienie, że wszystko będzie dobrze, będę chodziła pięknie, będę jak modelka i będzie cudownie. Niemniej jednak z moich ust padały słowa. Chodź, wypiszemy się, pojedziemy gdzieś indziej. Tak było? Co taka zła? Nic, no. No nic. Teraz tak wyszło, jak ty byś mnie namawiała, ja bym sobie z konsekwencji... Martusiu, ty żyjesz, może wywinę. Podjęłaś decyzję. Daj spokój. Toż my żeśmy to dawno za sobą... Wspólnie podejmowałyśmy taką decyzję. Ale dużo o tym dyskutowałyśmy, no. Wspólnie dostałyśmy zapewnienie od lekarza, że wszystko będzie w porządku, także to nie było tak do końca. No nie. Masz poczucie winy, że rzeczywiście, że nie miałaś, ja też mam, że rzeczywiście nie miałaś może czy na tyle siły, czy na tyle przebicia, żeby mnie stamtąd wyciągnąć, ale to nie było tak, że ja coś zrobiłam przeciwko.
Jest dużo kobiet, które na przykład poprawiają sobie piersi, czy poprawiają sobie nosy, więc dlaczego ja miałam nie skorzystać z tej szansy, którą ktoś mi dał? Naprawienia estetycznego chodu, uniknięcia powikłań w przyszłości, jakiejś tam większej sprawności być może przez to. Tym bardziej, że oddawałam się w ręce, które ufałam. To jest to zdjęcie, po którym mama zemdlała w rentgenie. Dla laika widać, że ta kość jest w dwóch kawałkach, trzyma tylko dosłownie środkiem. Potem ta noga została nastawiona. Ręcznie. Ręcznie. No i miała się wzrosnąć, dobry wzrost miał być, ale niestety wzrosła się krzywo i tak w ogóle to wszystko się poprzemieszczało. Kości udowe, miednica. Po ostatnim pobycie w szpitalu, to był szpital dla dorosłych w Lublinie, gdzie właśnie pokazywano nam ten pręt gamma. Ja już byłam przygotowywana do zabiegu i nagle w ten sam dzień przychodzi lekarz, mówi, że zabiegu nie będzie, bo to mózgowe porażenie. I zostaliśmy dosłownie z torbą pod szpitalem. Ja wpadłam w jakiś taki wtedy szok. Weszłam do gabinetu wtedy ordynatora z płaczem, że przecież jak to mózgowe porażenie dziecięce, przecież to było wszystko wyprowadzone. To po co była ta walka cała rodziców, po co było narażanie mnie na ból, na cierpienie, skoro i tak mam skończyć na wózku. To nie jest mózgowe porażenie dziecięce, coś się dzieje, zróbcie coś z tym. Jak widać kamienie. Chodzi, to nie jest dobre połączenie. Ja jestem w gotowości mocno bojowej. Marta, przekazałam na panią te procenty. Dziękuję bardzo. Nawet 150 coś złotych. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Czyli pani potrzebuje nadal, tak? Tak, tak. 24 listopada jest zabieg. Już mamy hotel, lotnic, bilety lotnicze już mamy. No to dobrze. I pieniądze prawie też mamy. No to wszyscy tak nam kibicują. Marta ma jakiś taki szczególny dar do zjednywania sobie ludzi. Właśnie, o. Tak. Pewnego dnia oglądałam reportaż o doktorze Paleju, gdzie pokazywano historię dziewczynki, której tu w Polsce zalecano amputację nóg. Skonsultowali się z tym człowiekiem i ten człowiek zrekonstruował jej te nogi tak, że obecnie dziewczynka chodzi sama na własnych nogach. Więc pomyślałam, że skoro on potrafi zrobić dosłownie te nogi z niczego, tylko zawiązków kostnych, zrekonstruować tak do funkcjonalności, no to u mnie może być prosta sprawa. Przecież ja mam własne kończyny, mam wszystkie kości i że warto by było spróbować. Sama operacja $80,000 amerykańskich, ale wiadomo, jeszcze plus hotel, plus pobyt, wizy i tak dalej, w 400 tysięcy się zamknie. Prawie jak dom. Zaczęliśmy starać się o dofinansowanie. Prosimy naszego pana doktora, tego, któremu ten zabieg nie wyszedł, o pomoc. Wystawia nam wniosek do funduszu. Oczywiście fundusz nam to zwraca. Szufladka, do której Martę wrzucono, mózgowe porażenie dziecięce, już się z tym nie da nic zrobić. Czy doktor Pale wie, że masz mózgowe porażenie dziecięce? Wie. Zresztą mamy badanie. I to się matka musi opiekować całe życie.